Hej ekipa, witam was Stanie, witam was serdecznie w Driftland The Magic Review. Kontynuujemy naszą przygodę z kampanią ciemnych elfów. Troszkę rzadziej będziemy ogrywać Driftland, ze względu, że bardzo dużo jest innych, dosyć ciekawych też tytułów. A Driftland też widziałem, nie do końca trafił chyba w wasze gusta. Mimo wszystko pojawiły się też głosy, żebym dokończył tą kampanię. A i przyznaję, troszkę ja jestem ciekawy, co tu się wydarzy, czy jest ta ukryty spisek, o którym rozmawialiśmy na Discordzie, czy jest to, jest ta tajemnica, o której się my już niektórzy domyślamy, a może historia zupełnie inaczej nas prowadzi. W każdym razie, żeby się o tym dowiedzieć, musimy przejść kampanię do końca. Więc dla tych, którzy, dla tych, którzy chcą właśnie kontynuować serię z Driftland, oraz dla tych, którzy nadal może gdzieś tam z tyłu, a obejrzę sobie, zapraszam was na kontynuację tej kampanii. Kampanii ciemnych elfów. Lecimy z ciemnym elfem. Wielkie archiwa. 14 KHR roku Bazyliszka. Niełatwo jest mi zaakceptować fakt, że nasi bracia i siostry są w stanie nas zaatakować. Nie mogę winić ich za upadli kuszeni obietnicą czarnej magii, której użycie było koniecznością. Postaram się im pomóc. Niezależnie od środków, które muszą zastosować i łez, którą uronię, istotne nastały dla nas mroczne czasy. Co więcej, moje oko Skarmur ostrzegło mnie przed ludźmi, zdrajcy, bestie. Tak ich teraz nazywa. Lecz ja nie chcę tego słyszeć. Ludzie nic nie zrobili, nic co potwierdziłoby słowa oka. Jednakże wysłałem Rashakena z grupą wojowników, by strzegli naszych granic. Moje ciemne elfy co dzień walczą o przetrwanie, zasługują na odrobinę bezpieczeństwa. Nie straciłem całkowicie wiary w ludzi, lecz oko powiedziało mi coś, czego nie mogę ignorować. Co jeśli ludzka rasa zdradziła nas wieki temu przez zniszczenie planety? A co jeśli to oni uczyli nas wygnańcami? Chcieli zniszczyć na zawsze naszych przodków. Mogę przynajmniej zweryfikować te informacje. Przybyłam właśnie do krasnoludzkich krain, kierowana wskazówkami mojego oka Skarmur. Przekonałem krasnoludy, aby udostępnili mi wiedzę ukrytą w mitycznych wielkich archiwach. Jeśli uda mi się je odnaleźć. Oczywiście poziom trudności tym razem arcymag. Zwiększamy, żeby było jednak wyzwanie. No i oczywiście rozpoczynamy. Zobaczymy, co tam się dowiemy, co mamy zrobić. Zaraz się pewnie o tym wiemy. No, ogólnie znaleźć te archiwa, prawda? Przetrwać i znaleźć archiwa. Pobawmy się w takim razie troszkę tą kampanią. Wielkie archiwa są ukryte gdzieś w tej krainie, ale wyspy w tym rejonie są wyjątkowo niestabilne i niebezpieczne. Oceńmy, że wiele z twoich czarów tu nie zadziała. O, patrz jak ładnie wyspa leci. No to powiem wam bardzo fajnie. Nie zamartwiaj się zbytnio, możemy ich z łatwością podróżować przemieszczając naszą wyspę. Prowadzę cię do wielkich archiwów, teraz kieruj się na zachód, a zobaczysz pierwsze odznaki krasnoludzkiej architektury. O proszę, czyli tym razem okazuje się, że możemy nie budować, bo wyspy są prawdopodobnie niestabilne, nie będziemy mogli budować, tylko będziemy się po prostu przemieszczać. O, to jest fajny myk. Dobra, bardzo mi się w takim razie podoba. A ja uczynię wszystko, abyś dotarła do tych archiwów, moja pani. Dobra, już fajnie. No to co? Mamy iść na zachód, czyli na zachód, tam daleko. Ale przy okazji też trzeba oczywiście tutaj eksplorować. Trzeba będzie tutaj podnieść naszą prawę i tym wszystko. No to troszkę nas zabawy czeka. Bardzo mi się podoba to zadanie. Bardzo mi się podoba, że możemy się troszkę tym pobawić. Na pewno będę chciał upgrade'ować to. Mamy 5 many, więc na pewno będę chciał to wzmocnić. Tylko pytanie, czy my mamy tu, co my tu mamy? Chatę mamy, mamy łowisko, mamy nekropolia przodków i mamy maga. Kamienia mamy jakieś zasoby? No nie, kamienia jest trochę, więc ekstraktor many ja bym podniósł, a może je ludność bym dał. Dobra, zwiększajmy chatę. Tutaj możemy oczywiście też ulepszyć fortyfikację. W razie czego, gdybyśmy napotkali na jakieś przeszkody. Na razie chyba rybołówstwo nie widzę potrzeby. No dobra, póki co lecimy poszukiwaniu zgodnie ze wskazówkami, dowiedzmy się, może tutaj jednak coś się kryje, może jednak jest tu coś warte zainteresowania. Mam taką nadzieję. Chciałem sprawdzić, czy jest możliwość łączenia się czarami z naszymi wyspami. Okazuje się, że magiczne oko i bramy Tyra są niedostępne.
Okej, troszkę jednak się zawiodłem. Mamy możliwość budowania mostów, tylko właśnie dopiero w tym miejscu mam to odkryte. Nie wiem dlaczego dopiero teraz, ale w sumie słuchajcie, że w takim razie ja chwilowo się tu zabuduję, z tego względu, że chcę tutaj zeksplorować. Poza tym tu widziałem latające Eagle Nest, czyli będą orzełki, więc fajnie byłoby tutaj coś w tym temacie zadziałać. Dlatego też chcemy troszkę tu pokombinować, chcemy tutaj wydobyć i chcemy most, który wydobywa, co się mi stało. Uuu! No nie, no nie, no nie, no nie, jednak nie. Realnie jest bardzo niestabilny, a anomalie magiczne sprawiają, że wyspy zaczynają się trząść. Nie ma sensu budować mostu, musimy przemieszczać naszą wyspę. Czyli mimo wszystko, miałem taką cichą nadzieję, sami widzicie, nie pozwalają, bo dodatkowo jeszcze nasze budynki ci ucierpiały. O ja, no to kurczę, już miałem taką cichą nadzieję, jednak nie, jednak nie. No dobra, w takim razie ja się dostosuję, dostosuję się, lecimy na sam zachód, zobaczymy czy co tu, w ogóle ile skarbów tu jest, ile rzeczy do zbadania, no jak widzicie, nie ma łatwo. Wow, chyba znaleźliśmy naszych krasnoludów, patrzcie jakie mechanizmy, no wiadomo krasnoludy standardowo, więc w takim razie proszę, proszę bardzo, podpinamy się, czy to nie jest ta lokalizacja. Jesteśmy blisko krasnoludzkiego wynalazku zwanego iluzjatorem. Antyczna technologia pozwalająca ukryć wielki archiwa iluzjator musi zostać zniszczony. Okej, czyli będziemy tutaj atakować, No dobra, w takim razie kolejne czary, tylko też najpierw trzeba by się pozbyć kilku łobuzów, którzy nam tutaj dokuczają. Dziękuję, spadaj stąd. No, dziękuję, pozbyliśmy się przeciwnika, a teraz musimy zniszczyć to coś. Okej, no to już, uczta Banshee rozwalone. Pies iluzjonator został zniszczony. Taka ładna maszynka, takie fajne trybiki. Kurczę, a oni każą niszczyć. No niestety, chciał, nie chciał, musimy kombinować dalej. Moje pani, czy masz świadomość, że krasnoludy nie będą chętnie odsłonić tajemnicy swoich archiwów? Znam cię, Shiloh, i wiem, że spróbujesz rozwiązać to polubownie. Boję się, że krasnoludy jednak nie. Czyli jest wyzwanie, będzie walka, zobaczymy. No póki co raczej nasza armia nie jest zbyt duża. Mimo wszystko postaramy się, jak najlepiej wykorzystać ten potencjał, który mamy. Koledzy, kolejny iluzjonator, widzę go. No to super, w takim razie inwestujemy nasze siły specjalne, nasze czary przede wszystkim, bo tutaj bardziej zabawa czarami jest. Więc proszę bardzo, zniszczony, dziękuję, koniec zabawy. Swoją drogą ta podróż tutaj to naprawdę jest niezły zygzak, jak widzicie, pomiędzy wysepkami lecimy i pewnie to jest główne centrum, gdzie mamy się dostać. No dosyć banalna misja, dosyć bardzo fajna, taka od i inna po prostu, inna, która faktycznie daje pomysł na to, żeby troszkę to inaczej poprzechodzić, pobawić się tym lataniem, przesuwaniem w tych wyspy, bo przecież to jest ten smaczek Driftlandu, gdzie mamy możliwość przesuwania wysp. Ja już to nawet fajnie testowałem, bo wbrew pozorom mieliśmy do czynienia z tym, że jednak mogłem sobie podsyłać wyspy, które miały zasięg magiczny, dzięki temu mogłem magią swoją wyspy, no tak jak właśnie w ataku na zamek Shiloh pierwszej kampanii zrobiliśmy, to powiem wam, naprawdę to się podoba, bardzo mi się podoba właśnie takie rozwiązanie, no i możemy się śmiało tym bawić, a tymczasem, przepraszam bardzo, ty to nie uciekniesz, o, już kolejne punkciki i nasi oczywiście dostają doświadczenie, bardzo dobrze się chwali to, a ja może bym wzmocnił ulepszenie, zróbmy to, ulepszamy w takim razie, bo nie wiemy co tak naprawdę nas czeka na samym końcu tej przygody. Jest i trzecie maleństwo, proszę bardzo, gdzie jest nasz atak, tu jest nasz atak, proszę, już usunięte, jeszcze tylko tutaj musimy się pozbyć natrętów, którzy tu się tu próbują do nas dostać, no przydałoby się troszkę latanie, no ale jakoś jestem w stanie to znieść na klatę, no, jeszcze pewnie nieraz polatamy, a póki co bawmy się tym co mamy, no i oczywiście tutaj mamy zamknięte przejście, no i co Staniu robi? Podlatuje i przesuwa, według własnego widzimy się, ale tu jakiś portal się dostał, a widzicie, ciemne elfy się tutaj, ciemne elfy nie, krasnoludy się dostały, na, czyli jednak, czyli trzeba wspomóc naszych,
takim razie leczymy, 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 leczymy. Już w porządku, już w porządku. Tak jest, w porządku, udało się. Tu trzeba zrekrutować kolejnych nekromantów. A ja muszę oczyścić drogę, bo jesteśmy w Podczasku w tym momencie. Jesteśmy w Podczasku, tylko znowu musimy tutaj usunąć tą przeszkodę, bo inaczej nas tutaj mogą mocno pocisnąć. Jesteśmy w ich zasięgu, to jest najgorsze. Tu jest ten portal, no nie wiem jak na razie do tego dostać. Ale dobra, na razie jest w porządku. Jest ok. Ta wyspa blokuje nam drogę, tak to już wiemy. No, powiem wam szczerze, takie pułapki, cacy, podoba mi się. Ciekawe, jak dużo jeszcze ich takich napotkamy. Póki co przesuwamy się dalej, aby tutaj gdzieś jeszcze dolecieć. Nie wiem, czy tu jak dalej ta ścieżka poprowadzi. Pewnie takim ślimaczkiem. Oko, dajesz mi rady, które ledwie mogę zaakceptować. Wierzę, że istnieje inne rozwiązanie. O, proszę, czyli jednak jakieś rady tutaj oko podsyła. Czyli co uważasz, moja pani? No tak, teraz to co chcesz, to zrób, ale jak coś, to ja ci mówiłem, prawda? Dobra, jak widzicie, tutaj nas próbują podgryźć, ale dajemy jeszcze radę. Pasowałoby, kurczę, to ta wyspa nas mocno tu blokuje. Próbujmy się jakoś przedostać. Gdzie teraz miałem w ogóle lecieć? Mam jakąś informację? No nie, 3 na 5 mam zlikwidowanych, to jeszcze. Ale póki co trzeba uciekać z zasięgu tych portali. Albo najlepiej portale, może byłoby zniszczyć, prawda? Więc nie prosi portale zniszczyć. Pewnie, że prosi. Kolejny krasnoludzki rezonator, widzę go pani, zniszcz go. O, tam, dobra, już mamy to. Mamy to, teraz tylko trzeba się tam dostać. Niestety, many nam brakuje, dajcie nam many. I zrobimy porządek, więc tutaj już podlatujemy. No robi się ciekawie, robi się coraz ciekawiej, bo jak widzicie, chyba trzeba wieżyczkę jakąś obronną postawić, bo jest strażnica, która będzie nam pomagała. Będzie nam na pewno pomagała w tym całym przedsięwzięciu, bo nie jest tak łatwo, jak mi się wydawało. Dobra, mamy 3. Kurczę, i co, z tą wyspą będę przed sobą cały czas leciał? Ojej, ale to żmudne. To będzie naprawdę żmudna robota. Przyznaję, wesoło jest, ciągle ataki, ciągle nas napotykają, ciągle nas tutaj próbują cisnąć, ale z drugiej strony patrzę tutaj, a mamy tutaj rytuał poległych, czyli za każdego wroga pokonanego mamy, dostajemy jakąś czaszkę i mamy zwiększenie obrażenia o 3,15, dodatkowo czas na obrażenie krytyczne zwiększone o 3%, 30 czaszek, dodatkowo leczenie bohaterów za 10% zadawanych obrażeń, więc sami widzicie, 30 czaszek uzbierać i można lecieć. Ciekawy jestem, czy jest jakaś informacja, ile tych czaszek tutaj mamy. Byłoby miło wiedzieć, chyba że to jest kwestia tego, nie, punkty życia to są. Nie mamy, zebrane czaszki, 11 czaszek, no to faktycznie można sobie tutaj no, fajnie pobawić w łupienie. Mamy w tym momencie już, skoro mamy, zaraz będziemy mieć dodatkowe szanse na obrażenie krytyczne, więc całkiem spoko, tylko trzeba jeszcze kolegę tutaj pokonać. Halo, 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 nie uciekaj, nie uciekaj, nie, nic takiego. I faktycznie, czy dostanie? Nie, 11, czyli to musi być mniej więcej chyba na wyspie. No szkoda, ale jak widzicie, no fajny bonus akurat w sam raz dla nas, gdzie musimy przelecieć niezłą ofensywę i pokonać tylu wrogów, ile się da. Drugie oko, zrozum, że niszczenie nie leży w mojej naturze, ale niech ci będzie. Czyli po prostu mamy niszczyć i zdobywać. Proszę, smog, czy smog dał nam podwójną czaszkę? Mam nadzieję, że tak. No, 14, kto wie, może daje dwie czaszki. Mimo wszystko ostatni iluzjonator, na który czekamy, jest właśnie tutaj. Mam nadzieję, że właśnie tutaj się dowiemy zaraz, gdzie jest na ten skarb, którego tak wyczekiwujemy. Proszę bardzo, iluzjonator zniszczony. Udało się, wszystkie iluzjonatory zniszczone. Wielkie archiwa są teraz widoczne, musimy się do nich zbliżyć. Przez tę wyspę jeszcze kawałek na zachód, kapłanko. Na zachód, a że pewnie tutaj, czyli tak jak myślałem, jak widzicie, niezła droga pokonana tutaj, różnego rodzaju przeszkody, pułapki, no i sporo było tego, a teraz, no cóż, trzeba by troszkę jeszcze poszukać jakichś łowów, bo w tym momencie mamy 15 czaszek, fajnie, i tak jeszcze z 15 dobić to byłoby całkiem spoko, ale nie będziemy specjalnie tego przedłużać, po prostu lećmy dalej. Co będzie, jeśli strażnicy archiwów zaatakują nas? Właśnie, co to będzie? Nie przybyłam tu, aby z nimi walczyć. No i tak, i tyle się dowiedzieliśmy. Super. Znaleźć wielkiego archiwa. No to gdzieś tutaj, tak? Gdzieś tutaj. No zaraz spokojnie dolecimy. Możemy ewentualnie rytualna implozja użyć, ale czy to będzie potrzebne? No nie, my nie chcemy niszczyć, my chcemy zdobyć wiedzę. A wiedza dla nas to jest najważniejsza, więc chyba to są te archiwa. Tak, to jest to?
Mam nadzieję, a może to nie jest to? Nie, to raczej jeszcze chyba to nie jest to. Znajdź wielkie archiwa. No to aha, otwórz. A to kufer monet, zwykły kufer monet. No to lecimy w takim razie. Bardzo fajna podróż latającą wyspą. Powiem wam, klimat. Klimat mi się dzisiaj fajnie odpalił. No i oczywiście, wrogowie, wrogowie do nas przyszli. Trzeba się bronić, moi drodzy. Moi wszyscy tutaj do walki, do broni. Kogo możemy, to tutaj trzeba zamrozić najlepiej. I o, dziękuję, żeby jeszcze nam nie uciekli. Może uda się jeszcze jakieś czaszki w takim razie zgarnąć. Może, kto wie. Póki co też trzeba tą usztabamsić, ten portal zniszczyć i będzie jeszcze fajniejsza zabawa. Mamy, jaki ładny iksik, proszę, wielkie archiwa. Jak ładnie one wyglądają, powiem wam szczerze, podoba mi się, udało się nam. Oto one, wielkie archiwa w całej okazałości, ale wyglądają na zdewastowane. No oczywiście. Wchodzę do środka, muszę znaleźć kronki, o których odpowiedziano mi oko i muszę to zrobić sama. To może być niebezpieczne, idę z tobą, moja pani. I co, ja mam się tutaj teraz zbudować? Nie, koniec misji, moi drodzy, koniec misji. Misja została ukończona. Jak widzicie, bardzo fajnie nas to poprowadziło przez taką świetną przygodę. Naprawdę świetnie przygotowana kampania, jeżeli chodzi o elfy. Coś innego niż dotychczas. Bardzo dobrze się bawiłem. Więc jak najbardziej, jeżeli wam się także podobało, zapraszam was do łapkowania, do polecenia i do komentowania. A my do Driftlandu The Magic Review wracamy już za tydzień. Dzięki wam serdeczne, pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej! Now, the fate of Driftland lies in your hands.